Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Planet Alpha. Jesteśmy w tym podziemnym miejscu, który wygląda świetnie, w sensie niebieski kolor jest świetny. No i co, idziemy zwiedzać. Pięknie. Jakieś kryształy się zapalają. Nadal nie wiem, kim my jesteśmy. Wieczny ogień. Dobra, zejdźmy po tych kryształach. Cholera jasna, gdzie my jesteśmy? Ale troszeczkę przerażające jest to miejsce. Troszeczkę tak. Ty, my nie gramy w horror chyba, nie? Tak myślę, że nie. Pajączku, czy jeżeli to tym robaczku, to ja cię pamiętaj wypuściłem. Czy to miejsce też musi się walić? Tamto się waliło, to się będzie walić. No chyba was grzmi. Dobra. Tędy nie pójdziemy, bo ta woda jest jakaś magiczna i ona nas po prostu odpycha, jak widzieliście, nie wiem. Czas tutaj nic nie zmienia, czy to dzień, czy to noc. Chociaż tak nie wiemy. Teraz nie widzimy nic prawie. Ja pierdzielę, to jest... Klimatycznie gra jest świetna. Klimat, jaki tutaj mamy, to jest wow. No dobra, chyba musimy lecieć dalej. Oj. Aha, czyli mieliśmy wejść na górę, okej. No dobra, lecimy dalej. Pięknie się... O! Inny kolor kryształów. No dobra, żyjemy. Chociaż nie wiem jak, bo tam myślałem, że będę martwy. To jakby ta planeta żyła w ogóle, tak troszeczkę się czuję, jakby wszystko tutaj żyło. Nasza latarka nie daje nam prawie nic wizji. Nie wiem co się stało, ale jestem martwy. Dostałem jakiś achievement. Lost in the dark, no nie dziwię się kurde, w takiej ciemności się zgubić. Żebym, kurde, żebym umarł. No dobra, musimy zrobić jeszcze raz tą sekwencję, niestety. Kurde, co się stało? Czemu mnie to zabiło? Fuck you, game. Rusza się ten wielki potwór, whatever, to jest jakiś wielki robal. Poczekajmy, aż to po prostu spadnie. Ja się po prostu pośpieszyłem, jak zwykle. Jeżeli oczywiście dobrze idę, bo tam dostałem achievement, to jakbym w ogóle szedł w złą stronę. To nic nie ma. Seryjnie, może tam na dół trzeba zejść, bo tutaj nic nie mamy. Może nikt nie pomyślał, właśnie, to może mógł być achievement dlatego, że o, kto tam pójdzie, nie? Ja tam pójdę. O, oczywiście, dobrze myślę, no. Jest zejście po tych pięknych diamentach. Diamentach, kryształach.
O, fioletowe chyba najbardziej mi się podobają. To jest taki wyblakły trochę. Uff, niedobrze. No nie, no dobra, będzie zabawa. Będzie zabawa. Dobra, będzie piękna zabawa, widzę tutaj. Ale co tutaj robią te roboty? Zaraz na końcu wyjdzie, że to my jesteśmy jakimś inwazyjnym gatunkiem tutaj. Ty, jakie tam piękne stworzenia latają. Mój Boże. Dobra, miałem pewnie skoczyć w lewo, ale mój poziom wizji to był... Aha, no to tak, lepiej się zabić. O, odbiła mnie ściana, to nie ja. Ja chciałem to zrobić taki, wiecie, szybki trik, skoczyć się na ścianę, odejść, no ale nie, no, trzeba ręcznie. Powolutku przejść. Dobra, żyjemy. Jeszcze. Dobra, tego nie ruszymy. Ale ładne to jest. To poczekajcie. Czyli to stworzenie jak leci, to one chowa te wszystkie krzaczki. Okej, okay, czyli musimy iść równo z tym czymś. Ty, mam nadzieję, że to coś mnie nie chce zabić. Wypuściliśmy ich więcej, czyli pewnie teraz będziemy mogli otworzyć to górne przejście. Jakbym dzieci wypuścił. W dzieci wypuścił tego stworzenia. Świetnie. Pewnie pomoże mi tu przejść, czuję. Tylko musi tutaj przylecieć, przypłynąć. Czy co, jak to tam dryfuje. I patrzcie, lata za mną. Dzięki, proszę. Ja pierdzielę, że ja tu prawie zginąłem, nie? Ty kurde, co mam zrobić? Chciałem to na szybkości zrobić. Czy mam po prostu biec? Czekajcie, może mam po prostu biec i walone w ten kamień? A może nie? Dobra, czekajcie. Może mam po prostu biec samemu? O kurde, nie będę potrzebował tego kamienia. Cholera jasna, jak to zrobić? Czy ten...
Dokąd on leci? Dotąd ty lecisz, tak? Kurde, dobra, ty szybko widzisz. No dobra, to trzeba będzie szybko popchnąć. Ty, no kurde, to mnie widzi od... Chamie i prostaku. Ale to będzie walnięte, nie? No dobra, trzeba najpierw polecieć chyba tam na dół. No dobra, on leci tak. Kurde, ja pierdzielę. No nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nerwy mi biorą. Co za stwór spierdzielony, no. Dwie walone czułki. Tak, nie wiem, nazwę je. Czujki. Fucking hell. Ta się chowa. Dobra, tak się, ta się schowa, to od razu ta jest blisko. Mogę przebiec, mogę przeskoczyć. Okej, okay, teraz jestem wolny. I mogę polecieć w tą stronę, żeby zabrać. Nie, bo ona leci już tutaj. Okej. Okay. Dobra, ona już tutaj zawraca. Spokój. Muszę się podrapać po oku. Teraz poczekajmy. Żeby ta tutaj zrobiła ten swój ruch. Chcę zobaczyć, dokąd mogę dolecieć sobie z tym kamieniem. Przecież kamień mogę puścić. Dobra, ona już tutaj skanuje. O ty, panie, ty jeszcze się odwracasz. Dobra, mam nadzieję, że to zdaliśmy. Dobra, mamy to. Spadaj, głupia czułko, czujko, czułko. Spadniemy, nie? Na ile procent? Już myślałem. Dobra, goni nas ta... Te czujki nas gonią, cholera jasna. To jeszcze żyje. A nie, do góry mam biec, do góry! Dobra, jest ten robal, który się już tam przesuwa. Chyba jedna czułka, czy dwie poszły. Nawet się cieszę, bo te czułki są straszne. Patrzcie, jest. Ogromny robal. Patrzcie, to coś nam pomaga.
Dobra, to coś nam pomaga w ciemnościach. Ja nie ufam sam sobie, więc pokaż mi drogę. Ja pierdziele, straszne. Dobra, musi tutaj przylecieć. Ja nie przeskoczę tej wody. Dziękuję w ogóle za wypuszczenie jego tam ludzików, stworków, jego dzieci. Mogę sobie po prostu przejść dalej. Nie wiem, czy ta gra w ogóle wytłumaczy nam. Spierd, to coś chce nas chyba pożreć. O mój Boże. To ile to jest elementów i w ogóle z takich rzeczy, to jest piękne. Czym są te istoty? Dobra, ta istota leci, więc muszę to jakoś zrobić sam. O, ona leci tutaj, super. Przerażające miejsce. Dobra, wolę sobie zrobić mostek na wszelki. A, dobra, już wiem, o co chodzi. To nie ma być mostek. To ma być moja obrona. Jezu, bym tam wpadł. Patrzcie, gra specjalnie wiedziała, że a, spadniesz. I ci tam pułapkę zrobiła. Ty, ale... Coś mi tutaj nie pasi. Tutaj nie wejdzie. A może mam to właśnie tutaj spuścić? No nie, ale czekajcie, jakby to zrobić, żeby to... Tutaj nie wrzucimy tego. Boże, to tylko strzela do góry. Dobra, to tylko strzela do góry. Okej. Dobra, możemy to przesunąć. Dobra, jakby to... Znaczy w ogóle nie wiem, o co chodzi tak naprawdę. Co jest?
Ja próbuję rozkminić, o co tutaj chodzi. Aha, ja to i tak muszę chyba przesunąć tak, że to przesunę, jeżeli będę mógł przez to przesunąć. Tak, że ja to muszę przesunąć tak, żeby zaczęło strzelać. W tego potwora, kiedy ja będę skakał. Czajcie, o co chodzi? A, jeśli cały potwór po prostu ruszy stąd. Kurde, jestem inteligent. O, on się już przesunął, czy... Aha, troszeczkę. Delikatnie. Dobra, zawsze coś. Pomyślcie sobie tak game design, jak ktoś to tworzył. Co musiał mieć w głowie? Ile tego tu jest? Zapomniałem aż skoczyć z wrażenia, patrząc się na te wszystkie japy. Dużo ich jest. Ja myślę, że to będzie jeden taki wielki jakiś, a tu kurde, z N tych ich jest. Jaka piękna kamera, nie? Tak pomyślę taką grę przejść w takim właśnie czymś? Do czego żeśmy wpadli? Do oceanu? Nie mogę się tutaj ruszać, więc nic nie mogę zrobić. Okej, jesteśmy żywi. Co jest? My się przecież... Gdzie my do cholery jesteśmy? Przeszliśmy przez jakąś... To są kamienie? Jakby się tekstury nie doładowały. Przeszliśmy przez jakiś ocean wody. To jakby cała gra chodziła o to, że szukamy wody, bo tak naprawdę na początku szliśmy przez tą pustynię, tacy ledwo żywi. Ale by było, co? Dobra. I co my tu możemy zrobić? Pięknie niedoładowane teksturowo kamienie, piękne. O Jezu, ale to pięknie świeci, nie cały mój dom, całe moje mieszkanie tutaj zaczyna świecić. Dobra, tu jest jakaś zagadka? Jest. Patrzcie, ale tam z tyłu jest jakiś epicki... Jest epickie coś. Epickie coś. Epickie coś. Nie powiem co, bo nie wiem co. Nigdy nie wiem co. Różowe, błękit, róż. Ja mogę gdzieś iść w dalszą stronę. A mnie ciekawi tamto jeszcze. Czekajcie, zanim pójdziemy dalej, mnie ciekawi tamto miejsce. Czy ja mogę coś z tym jeszcze tam zrobić? Cześć.
Przepraszam za Facebooka. Nie wiem, może musimy iść tam dalej. Dobra, zobaczmy, co tam dalej jest po prostu. O, przepraszam za Facebooka. Czekajcie. Dobra, lecimy dalej. Przepraszam za tą stopkę, ale znajomy mi się tutaj dopisuje na Facebooka, ja muszę... Kurde, no on musi pisać, no nie mogę. Niech piszcie do mnie, jak ja nagrywam. Okej, ja dalej nie wiem, o co chodzi. Wiem, że tego kolorki mi się zmieniają. Tam może jakaś zagadka była, któż to wie. Byliśmy w takim pięknym, epickim, wielkim miejscu, teraz idziemy znowu do jakichś zakamarków. Ole, blisko jesteśmy naszej postaci. Ty, możemy się jej przyjrzeć w końcu. Co się dzieje? What the fuck is going on? Jesteśmy kulą piękną. I przemierzamy bezkresny kosmos naszej planety. Czy to jest jądro Ziemi? Znaczy tej Ziemi oczywiście. Planety. O, jest coś, mamy coś. Ty, wygląda jak jądro. Boziu. Jakby jądro tej ziemi było stworzone przez jakąś cywilizację. Nie mogę się do tego zbliżyć w ogóle. No nie, polećmy do góry. Bo chyba o górę chodzi. O! Dobra. Czyli patrzcie, jesteśmy jakby poduszkowcem jakimś. Czyli na poduszkowiec. Czyli to tak jakby był. A co to jest poduszkowiec? Dobra, wiara. Patrzcie, to są wszystkie te wiertła. O co chodzi? What the fuck is going on? Ale zniszczonych robotów. Nie wiem, przeskoczę to, bo ta lawa, ja czuję, że mnie zabije. Co się... To może się stało z tą planetą teraz, zobaczcie. Czyż wybuch wielki był. A ta planeta była taka piękna. Nie wiem, po co im to było, zniszczenie tej planety. Jakieś jeszcze rośliny tutaj żyją.
Dobra, jeszcze mamy czas się pobawić naszym dniem i nocą. Cała planeta się wali. I dalej nas goni ten robot. Zobaczcie, że ten robot cały też czas tak ma. Cały czas nas goni. I zginąłem teraz przez swoją głupotę, żebym skoczył za szybko. Ale to nic. Dobra, będzie znowu uciekanka. On nas cały czas chce dorwać. Cela to nie ma niezłego, ale się nie dziwię, wiecie? Jeżeli on został tak uszkodzony, to może nie mieć cela. Dobra, to jest... Nie mogę nawet skończyć odcinka, nie, tutaj jest za dużo się dzieje. Lecimy dalej. Nie wiem, czemu czuję, że to jest finał. Czekaj, ja mam uciekać stąd? Dobra, to jest cały... Jezu, muszę z niego uciekać! Czyli wracamy na pustynię. Czekajcie, a tak się gra nie zaczynała? Poczekaj. Czy tak przypadkiem gra się nie zaczynała? Właśnie w takim miejscu? Cholera jasna, co tu się dzieje? Boże, czy to jest koniec gry? Boże, ale co się stało? I to ona się przecież tutaj chyba zaczęła nawet, jakoś tak. Kurde, piękna gra. Piękna gra, taka na kilka godzinek. Szkoda, że jej nie ukończyłem wcześniej, że tak zwlekałem z końcem, ale ja tak czasem mam w grach. Czy to jest... Hold to start jest... Ty, a co jak pójdziemy w drugą stronę? Bo to jest jakby start gry. Koniec gry, nie? Piękna gra. W ogóle coś teraz... O Jezu! Od całej końca gry do początku, bo doszliśmy. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnych serii na kanale. Gra była świetna. Recenzja moja jest taka, że świetna. Naprawdę świetnie, piękne, pięknie zrobiona i... Szacunek. Do zobaczenia. Cześć.